Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 i ze mną jest Brączek. Cześć. Czyli Łukasz. Witam. I jest ze mną Adaś. Cześć. No cześć. Adaś będzie siedział niebawem już po mojej lewej, prawej albo prawej stronie. Cześć Monika ogólnie też. No i ogólnie cześć. Lecimy kolejny odcinek od zera do farmera. W dzisiejszym odcinku będzie się troszeczkę działo, ten kabel mnie trochę wkurza, ale będzie... kabel, dobrze, dobra. Tutaj się z nim wszystko da zrobić. Także co, Brączek jak możesz... Nie, Adaś, jak możesz... Się. Po co? Dobra, Brączek jak możesz, to weź już ładuj, a Brączek ty jedź ogławiaj. A my ogólnie robimy tak, robimy teraz na samym początku żniwa, na szybkości, kończymy tutaj to pole i... Tajemnicza rączka i poda picie z prawej strony. Bierzemy się za kupienie nowego nabytku. Tajemnicza rączka, kurwa. To jest złota rączka. Jakby jesteście odpłynem alkoholu. Przychodź z biogazowni. Ty czemu najpierw 40 głośno? Głośno ich nie słyszę. Ja nic nie słyszę. A, bo ja mam przyciszanie na słuchawkach, a ty niestety nie. Adama nie słychać. Adam. No to słabo. Ej serio, ścisz trochę grę. Nie, jest okej. Ścisz, ale grę. Bo Adama nie słychać, mówię ci głośno. Tak? O, no. O, to nieźle, ty. Ja to nieźle, to jedziemy teraz. Na dziurę. Ale nie umiem grać w ogóle na klawiaturze, ty. Nie mogę się przyzwyczaić, bo na kierownicy jak cały czas się gra, to teraz... Dwóch miesięcy tak się męczy. O kurde, to współczuję. No już niedaleko. Dziwne FPS-y są, kurde. No kurwa. Po 46. Ale dobra, damy sobie jakoś radę. Ogólnie ja ci będę miał obmyć? Tego case'a, bo on jedzie na sprzedaż. Ten case? Tak. A on musi być czysty na sprzedaż? Tak, 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 tak. Tu na złomowisko i tak będzie. No nie. Ja tu ogólnie jak będę, na razie chwilę jeszcze poogławiaj. Jaki ciągnik? A, ja przyjadę New Hollandę, weźmiesz New Hollanda do ogławiania. No i na przykład. No, będziesz to ogławiał, a ja jadę po nowy nabytek. Później biorę się za cięcie kiszonki, cięcie kukurydzy na ziarno oraz wywóz świń od razu też nowym nabytkiem, no bo tutaj sobie poszalejemy. No już chyba możemy mówić, że będzie można sobie troszeczkę pojeździć szybciej. Dalej mała, szalej. Także naprawdę cieszę się, że wreszcie taki nabitek pojawi się. Jak ja patrzę na swój monitor, a patrzę po chwili na twój, to tak zajebiście wygląda, że jesteś inny. No coś za coś, tak? Nie, dlatego nie nagrywam na tamtym, tylko na tym. Na Hama by nagrał to teraz. Na Hama... O kurde, 1900, ile jest tam za kiszonkę? Ponad 420. A to ładnie. Ty masz to w ogóle obracanie się na kamerze? Nie masz nic takiego? Nie, nie używam w ogóle tego. O, masz! Co nie masz? No co, bo ja mam, ale tego nie używam. A, okej. Ja będę teraz się starał na myszce, bo jakoś lepiej jestem przyzwyczajony, nie na myszce, tylko na strzałeczkach. Jestem przyzwyczajony. I ogólnie Brączek zrobisz zaraz taką sprawę. No. Weźmiesz go, obmyjesz i przyjedziesz do mnie tu na to pole. No kurwa, a już? Nie, jeszcze chwila, jeszcze chwila. Ale z ogławiarką czy nie? Nie, bez, bo ja już od razu ten ciągnik wezmę. A kombajnem kto zjedzie? No to se pozjeźdź na spokojnie se, bo będziesz kosił rzepak za chwilę. Ja? No to sobie zjedziesz. Mam tyle do roboty, a kto będzie ogławiał? No to ogłowi się na spokojnie. Łukasz ogłowi. Łukasz. No przecież Adam za chwilę kończy... Ile tam masz tej kiszonki? Niedużo, nie? O, jeszcze z 30 tam. Ta? Jak tam końcówka jest silosu? No ale tak się wydaje. Serio? Ogólnie zrobimy sobie jakiś odcinek na biogazowni, popracujemy przy tej nowej kiszonce, którą mamy. Ona tam już jest ukiszona dość, jak to tam wygląda sytuacja na biogazowni? Fermentacja 99. To niezła fermentacja, no to tak, no to pewnie niebawem sobie zrobiłem, bo jeszcze ładowarką nie pracowałem. A jak widzieliście na samym początku, bardzo ładnie wyglądała. Ogólnie tak, u świn jest ogarnięte, bo ogarnialiśmy u Adasia sobie. No rzepak trzeba przywieźć. No jo. Trzeba przywieźć kukurydzę na koszyk. Trzeba przyjechać do owiec, bo jest wypierdolone wszystko. Całą, nawet wodę wylały z końca. Pierdolsiło. Także naprawdę tu nieciekawa sytuacja jest u owiec. Jakaś gangrena się tam dała. Ja muszę czyścić umyć, pamiętaj. Dobra, to ja przyjadę na gospodarstwo. Dobra. Tylko kombaj, jedynie możesz przesiąść się zaraz, nie? I kombaj odbierzesz. Mam jechać im na gospodarstwo? Tak, i na gospodarstwo. Czekajcie ludzie. Cofnę sobie tu po to, bo szkoda mi tego mijaka, a on jest tylko w tym miejscu, będzie występował prawdopodobnie. To jakby miał wąskie koła w tym case'ie, to mógł sobie przodem jeździć, nie? No ale jakbyś podczepił go do przodu? No to z tyłu bym go miał. Ja? No jadąc do przodu też ogławiam, tylko że bym gniótł. Aha, no to nawet... miał wąskie koła, no to bym nie gniótł. No jo, wprawdzie o. Dobra, po tym przejściu. Ale wiecie o tym, że tam do naszego tego Fastraka, czy tam innego duporaka nie ma wąskich kół? Dzisiaj odkryłem. No to ale po co nam wąskie? No nie potrzebne. Wiesz, chciałem szybko nawozy zrobić dzisiaj. No nie, co ty, to ty nie dasz szybko. O Boże, chciałem jechać na wstecznym ulicą. Na gospodarstwo. Bo szkoda, że nie pokazałem, bo fajnie to wygląda. Powiem wam, Brączek tu jeździ już drugi odcinek case'em sobie bardzo fajnie. Do tyłu i naprawdę to też kozacko to wygląda. Nie można go tak męczyć. Dobra. Brączek, ty dokosisz w tą stronę już kombajnem odjedziesz? Nie. Dobra. Nie. A tam jest full zestaw już, nie? No ja dlatego tym zestawem chciałem zjechać i wziąć case'a. Gdzie ty chcesz jechać? Tylko mi go umyj. Dobra. 205 tysięcy mamy? No, no bo teraz ta ostatnia kieszonka została sprzedana. Dobra, to nie nagrywasz, to nic się nie stanęło. Nie wyrobiłem. Brama się nie zdążyła otworzyć. W ogóle te bramy co Fałem wydał, one spisable są. Może wymieńmy. Mógłbyśmy ją wymienić na taką suwaną. No, fajna by była suwana brama, nie Adaś? No, na pewno. Tylko nie wiem jakby z płotem było, ale to by się płot ogarnęło. Nie, no ale to by się nam ładnie składało. Płot by się najwyżej wyjął kilka przęseł i gitara się ma. Dobra. Lamelo się manderał. Ja już Brączek kombajczeka. Bierzemy sobie New Hollanda. Zobaczcie, wzięliśmy taki zestaw właśnie i fajnie. Ej, to jest jedyny zestaw tylko z tych pól wszystkich, czy już raz był odwożony? Jak to jest? Czy to jest pierwszy zestaw? No nie, bez przesady. Patrz Silo, Adaś sprawdź Silosie, czy my mamy... O Boże, jak wolno. Ej, to jest pierwszy zestaw. No co by było, 23 tony? A co ty potrzebujesz? Czy soję już sypaliśmy chociaż raz? A na silosy? 407 kilo. To na pewno nie. Kurwa. One, ale było nawyżone, bo przecież Adam sprawdzał. 25 ton, bo się w kombajnie masz. A no ja, nie, więcej, tam jest 3 tony chyba w kombajnie, czy 4. No tak a nie, mało. No to, mało? No nie no, w sumie nie mało. To będzie 50 tysięcy z tego prawie. No nie całe, ale... No nie wiem, nie pomogę. Na czym były kierunki? Nie działają. Nie działają kierunki na numerycznych? Przepaliły się. O kur... Aha. To konkretnie... Ja, to zostawiam case'a tutaj, a to kombajnem. No. Ja pociągiem przywiozę. Ale ja tylko pociągnął. Zobacz. No jednak, ile ma New Holland koni? 60? Nie, 110, sorry, zapomniałem. 60? 60 to mała 60. Także 110 koni, no jo, 23 tony. Ty ja rzepak ale kosić. No, jeszcze ty mnie miniesz zaraz. Bo dopiero pod tą górkę poszedłem. Ale ja musiałem tą soję wysypać. Ogólnie no co, jutro live już. Dzisiaj testowego jakiegoś jeszcze zrobimy, ale nie wiem czy będzie on publiczny. Musimy wszystko poustawiać, całą grafikę i w ogóle, tak, także tak. No miejmy nadzieję, że wszystko się uda. No jutra 9 rano oczywiście się widzimy. Prosimy. Zapraszamy. Także będzie się działo, o, mam taką nadzieję. Adaś, ty będziesz dostępny? Chociaż jutro na trochę? No na pewno. No to coś będzie można pograć. Właśnie, robimy coś tutaj na tej serii od zera coś, czy nie? Bo jak ty masz Brączek, a no to ty masz dopiero godziny później. Nie wiem, jakie na przykład coś co takiego, żeby już za dużo nie było, na przykład te buraki wykopać do końca. Czy będziemy jeszcze raz robili odcinki z kopania buraków w tym sezonie? No można było, zobaczymy. Nie wiem. No ja dzisiaj myślę, że tam wykopię sobie, bo jak widzicie przyczepy już mam zostawione, tu już większość już ogłowiona. Właśnie tu przede mną jak widzicie. Dobra, mogę sobie tak wjechać. Zostawisz mi ten zestaw od razu tu pod rzepakiem, nie? Okej. Czemu on nie sypie? A, dobra. Serio na tył? Kurna, przez zaczep poszło. Tu już jesteś? Czemu ty cofasz? Aha. Poczekaj, Mariusz. To nie jest Mariusz. Bo to on mi wjechał na silos. O Boże, syp mi do przyczepy teraz. Widzisz to? A nie, ja myślałem, że sypie tym. Do czego to sypie? Na przyczep... P. Przez chwilę sypę. O Boże, patrz. A mi nie ubywa. Nie ubywa ci? Nie. To niezły Marian. Stój, cofnij! Cofnij, Marian. Cofnij, wysypię na przyczepę, jeszcze raz wysypiesz. I co? O, teraz ubywa dopiero. Ale dym, Marian. Czyli nie... No ale patrz, na skupie i u świń da się od razu sypać tym. Dziwne, nie kminie. No dobra, mniejsza z tym. Ile tam masz jeszcze? Ale bekoło się tak gra na dwa kąpy. Kurde, konkretnie dobra, to wygląda. To co u ciebie na 3? Jo, jaka kurwa, ja ledwo mam miejsca na jeden komputer. Okay, no tutaj już by trzeci raczej nie... O ty, jak nie ustawił w sumie jeszcze jedno biurko, tylko kolejny przedłużać by trzeba było. Dobra, to trzeba kasę sobie ustawić. To nie ma problemu. Od sąsiada by się pociągło. Tylko nie wiem skąd trzeci komputer u mnie. Nie masz jeszcze jakiegoś Łukasza? nie mam. Coś ogarniemy. Dobra, czekajcie, ja tu na momencie szybciej będzie jak pojadę tędy. Jakie w Case'ie lagi, aż dobrze go sprzedaję. Masakra. Ale fajny będzie nowy nabyteczek, ja pitole. Na dziurę będziemy tym chyba jechać. Jedzie starym ciągnikiem, przyjedzie nowym. Ale nie powiem, Case'y zrobiły robotę. Jakby nie było, który to odcinek... Też będzie prawie setne odcinki zaraz będą, nie? Jak to tam wychodzi? No. Który w ogóle był? Bo ja już ostatnio nie kontroluję. I mamy 90, czy nie? 93 był u mnie gość. No. O matko, to prawie pod 100 odcinek się zbliżamy, także spoko, no prawie 100 odcinków. Myślę, że tego drugiego case'a też będzie trzeba sprzedać wiele. Wiecie co, no myślimy sobie, żeby się nie nudziło to ogólnie wszystko. Chcemy sprzedać właśnie obydwa case'y i kupić najwyżej jakiś fajny ciągnik mniejszy, tak jak na przykład Steyr, bo fajny jest i z turem go. Wiecie, no coś takiego typowo pod nawozy, opryski i tylko do tura, tak? Także no myślę, że to będzie dobry pomysł. Nie wiem, czy jest sens kupować jeszcze jeden ciągnik, z którym moim zdaniem ładowarka i New Holland z zupełnością wystarczą. No póki nie mamy krów to tak. Jeśli będą krowy, no to niestety chyba raczej nie. No bo New Holland wtedy musi zostać na wąskich. Ja bym się wstrzymał z takimi interesami. No na razie to nie mamy kasy. Pierwsze, no teraz co? Na dniach któryś z was kupi ten siewnik. Ile siewnik? 100 tysięcy? No chorsza no ten sam kupujemy, tak? Ten sam kupujemy póki... Ile? 50? 50 no to któryś z was już kupi, no. Nie, ten sam bierzemy z racji tego, że nie mamy ciągnika i dlatego, żeby szybciej po prostu nam to wszystko się udało robić. A później sobie sprzedamy ten starszy i będzie dobrze. Będziemy mieli dwa... Fajnie będzie wyglądała farma. Dwa siewniki już? Farma. Jak rzepak sypie? Rzepak ładnie nie sypie. No. Dopiero ty pierwsze korzenie robisz. No. A no to spoko, całkiem okej. Na pierwszym kółku ci powiem, ile dokładnie było. Jo, ty jeszcze z misji będziesz miał kasę. Na godzinnym jutro? No trochę haju będzie. Dobra. My już praktycznie jesteśmy sobie na sklepie. Ja przejechałem sobie jeszcze raz. Ale przeciął na wzdłużkę, pa. Poszedł na dziurę. Hello! Ile by za niego dostaniemy? Dychę? Skąd wiesz? No ta... A tutaj jeszcze, a więcej, bo przecież ja na 20%... Kurwa, obornik skosiłem. Tu jest więcej, nie? Jak się dostaje, zaraz zobaczymy. No to... Kurde, no robotę nam robiłeś, jakby nie było. Jak nawet siewnik pociągnął o 50 koni mniej. Co to jest? Chwasty. Aha. Dobra. No nie, dwa chwasty. 11700. No trudno. Było miło. Czasy nie wrócą. Tyle ile on się napracował. Tyle wspaniałych chwil. Ja teraz to idę wydać. Do utraty tchu. Dobra. Chyba jesteś pod wpływem. Jak my już wybrany ciągnik mamy. Od razu chipowany, szerokie opony, nie? No, na szerokich. Nie da się więcej. Dobra, pięknie. Fastrac. Dużo ludzi się już domyśliło, tak? No, po samej co będziemy mieli. Głównie ciągnik kupowany jest po to, aby był do transportu, jeśli chodzi o kiszonkę, bo będzie ładny. Będzie na pewno o wiele szybszy. O ja pitole. On jest przezajebisty. On tak robi robotę na... Będzie trochę coś innego na naszym gospodarstwie wreszcie. No i jeśli chodzi o wywóz świn na przykład, no takich... On w transporcie robi naprawdę zajebistą robotę, powiem szczerze. Który masz ty te halogeny, no, migacze? Ty, a on ma skrętną oś z tyłu? Nie. Nie. No co ty, to nie jest taki ciągnik, gościu. Nie wiem, można Xerion przecież nawet nie ma skrętnej. No co ty, taki ciągnik nie może mieć skrętnej osi. Czemu? No by musiał być łamany chyba. A on nie ma tej przegubowej czy jakoś tak, bo to, tak to się nazywa. Mi się wydawało, że są takie. Mi się wydaje, że takich... Ole, jest ładny w środku. Może być tak samo. Patrz, wymusi. Przypierdol w niego. Teraz to ja mogę takiego to se z palcem wyminąć. Ej, w którym włączasz ten? Kukuty? No, bo ja nie wiem na twojej klawiaturze. A nie insert? O kur... Jakiego laga dostałem. Ja też. A, ja na świnie jadę. Adaś, gdzie ty jesteś? W tym momencie. Na świnie jedziesz? No. A ty gdzie jesteś? No to niedługo będę na świniach. Ty, no tym to się można karmić. Zaraz zobaczymy jak szybko świnim. 72 zapierdala? No. To nie jest... Ja myślałem, że ty jedziesz tu za mną. Przez miasto. Nie, właśnie nie. Ja cię w zakręt. Nie no, przezajebisty jest ten ciągnik. No. Dobra. Polecam. Nie, nie umiałbym grać na klawiaturze już teraz chyba. No. Masakra, strasznie się przyzwyczaiłem. No ja już też niedługo się przyzwyczaję do kierownicy, miejmy nadzieję. No, ja też mam taką nadzieję. Dobra. My wszyscy pójdziemy w kierownicę i będziemy farmera. A pewnie dopiero po powrocie od Wolka. No, pewnie tak będzie. No, no tak. Gdzie jedziesz? No, na świnie. O, ja koszę żółty rzepak. A kurde, bym prawie uderzył, na prostkę bym poszedł. A miałbym bekę, jak ty byś był szybciej ode mnie na świnie, ty gościu. No będzie pewnie, gdzie ty jesteś, Adam? Nie, no ja już dojeżdżam. No on też. Prawie. Ale ja już jestem. Ściął właśnie zakręt. Chyba jechał ktoś, no jechał ktoś. Dobra. No, jesteśmy. Serio, nie ma kierunków? Masakra. Są. Jak to chodzi przezajebiście? Jak on pod górkę 62. A ty jak są szczepą dla świni, będzie zapierdalał. A może kupmy sobie tą wartę taką najszybszą, 140 ona idzie. O Boże. Kurwa, świnie to by wyleciały, zżygałyby się tam jak mi. By było nie zjem. Adaś, tu jak widzicie, no cała ekipa pracuje. Tak, już owca. Ale upierdolony. Dlatego Fenda tu zostawił. Adam w oborniku. Adam, jak ci się podoba ciągnik? No ja nim jeździłem już dzisiaj 2 godziny. O kurwa, jaki wielki do tej szczepy. On ją wielki? On jest zarąbisty. O, dzięki ty, Adaś, nie mówiłeś, że już są załadowane. Pewnie od 23 godziny siedzą. Jak one już 2 tygodnie są załadowane. Tak ja w moim odcinku załadowałem. Waga. Podoba ci się? No, na razie. Dobra, ty zobacz. Dobra, ja im plan dekę, bo jeszcze żeby się nie przeziębiły przed samym tym. Zobacz. No, on nawet nie czuje tej... Adam też tego nie czuje. Adam, ja tam tyłem. Dobra, Adam, rób robotę. Idź głów, ej, ogławiaj ziemniaki jak możesz. Buraki. Nie, Adaś, jak możesz to weź, bo ja będę chciał jeszcze sobie pokopać i tą kukurydzę ściąć. Ej, chodź zaczepisz do mnie te świnie, co nie? Zależy no. Szybko. Ej, w ogóle czekajcie ludzie, czekajcie, ja zjadę sobie na pobocze. A, jest tu w ogóle jakaś fura? Nie, na kukurydzę będę chciał, żeby wzrost dostała. O, Łukasz dostała. Pracujesz, cześć Łukasz. Cześć. Usychanie Łukasz? Roślin, wyłączone. No, gdzie to jest? Gdzie to jest? Aha, tu nie ma Adaś! Jakiejś... O Boże, Fend jest u świń. Adaśko, jak możesz zwróć uwagę co chwilę na czy kukurydza będzie już, wiesz, bo przyspieszyłem czas. Jest już prawie. O, rzepak mi urośnie może. No właśnie, bo Brączek ale tutaj nie ma kawałek rzepaku. Wzrost wyłączony. Nie, włączyłem już. Jeszcze czas chwilka, jest... jeszcze chwilka. Dobra, to dam na 30. O, trochę się pejzaż, ale idzie kukurydza to. Już jest zrobiona, baba. Dobra, Brączek, jest. Jak będziesz miał rzepak to powiedz. Jest? Jest? Jo. Dobra. Już ale zapierdala. Właśnie nie wiem, już nie stop. Ty, Brączek najlepiej, bo jeździ kombajnem. A ja Fastrakiem tak zapierdalam. I słyszy on to, bo mam pod jeden podpięty. Dźwięki idealnie pasują do mojego Masseya. Wiecie co by pięknie wyglądało? Taką mieć teraz ten wózek i tą dużą przyczepę. Ciekaczy pociągnął. Ale no, chyba tam normalnie, to na ludzie powinien. Kiedyś myślę, że będziemy mieli ciężarówkę. Fajnie by to wyglądało, byśmy mieli tą przyczepę, no i teraz podstawić sobie. No ten man jest ładny, naprawdę, tego mana byśmy mogli sobie wziąć. Ogólnie te lizardy, tak? Tu, uchynka. Uchynka. Bo właśnie, zobaczcie autostradę. Do nieba. To jak to Adam to wczoraj nazwał? Jebać Marka. Jebać Marka. To jest autostrada o nazwie Jebać Marka. Zrobiłem sobie drogę polną. Zapraszam na 17 minut już masz? No. Na pierdziele. No to i tak ładnie, już 3 prace zrobiłem. Miniaturka jak się patrzy, na 30 podzielę zdjęcie. Uważaj, no. Ja tak... bo zakręt. Ja dzisiaj się pieprzyłem normalnie z tą miniaturką jak dziki. Pieprzy... O! Jak dziki normalnie pojeb i wyszło na to, co zrobiłem. Czyli normalnie. Luźna guma. Normalnie ty. Chciałem zrobić coś fajnego, nie potrafię. Wystraszę je, żeby więcej ważyły. To nie jest ba luźna. I co, jedziesz jeszcze z jednymi, nie? Nie. Wracam, kukurydzę? Nie, kukurydzę i buraki. O Boże, to co ty robisz? 40 minut odcinek? Nie, 30. No kukurydza będzie trwała 10. Bo przecież tej kukurydzy co tam jest, zbiornik. No to 10, no to 20 byś miał. No. 30, 25. No to jeszcze zdążę buraków trochę pokopać. No to co ty, zanim ty zjedziesz teraz z tym... O kurwa. No nie, co? 173 z górki. Którym ty jedziesz? Tutaj. Czemu? No bo tędy jest szybciej. A przez autostradę ktoś tak zap... Nie, tamtędy nie próbowałem. Wiesz co, bo Marek był, widać chyba ślady, bo jakieś świeże. Nie jechać tędy? A ty dołem jechałem. Mhm, tutaj Mary Farm. No ja już jestem na głównej prawie. No teraz zanim miałbym się zawrócić, jakbym tą autostradą jechał, no to tak. No ja tam jeżdżę autostradą, bo to marka. Nie no, w sumie nie taka zła trasa tutaj też. Jo. Jestem szybny, moim zdaniem jest o wiele szybciej. Ale tam przez mostek chyba było jeszcze szybciej. Nie, bo musiałbym się na miasto obijać. No. Tak to ma już, a wyjeżdża prosto chyba w naszą drogę, co nie? Mhm. Prawie prosto. Dobra, my jedziemy sobie na świnie, bo i tak na świniach teraz będę pracował. O kurwa, 100%. To niezłe będziesz miał zaraz. Kurde, ty powiem ci tego rzepaku będzie w 16 ton nie będzie, nie. Nie, ale wsypiesz od razu wszystko świnią. To do świn? No to jeszcze to wywiozę, może. Małe jest. No i kukurydza. Ty Adam, powiedz mi, ty kupałeś wczoraj buraki, nie? Na koniec odcinka swojego. A co? Bo ja tu specjalnie zostawiliśmy taki cypelek sobie, bo mówię to akurat... Jest skopane wszystko? No, on to skopał. No to skopałeś czy nie? No ja. A no jo, a ja specjalnie Brączkowi kazałem, żeby ogławiał, bo sobie na odcinek to zostawiłem. Cholery ci taki mały cypelek. No bo, no nie chciałem dłużej buraków niż z 5 minut. Ale przydał nawet 5 minut nie było, tam 2 minuty ja to zrobiłem. No tam było w tym zwrotem tylko. Tak? Aha, no dobra, no to git. Tylko ja tak patrzę, kurna, takie małe gówno. Dobrze, pobocza mamy duże. A co? Nie robił. Nie wiem, palce mnie bolą już od tego przyciskania tej klawiatury. Ciężko. Na WSD to jest masakra. Najbardziej to mnie boli ten wskazujący, bo na wsadzie jeszcze 70 na godzinę to już masakra, on ledwo kierownicę utrzymuje. Ja włączam tempomat, co nie, na trójkę, żeby on zapieprzał, tylko wiesz. A ile świn tu jest. Załaduj już następne, żeby tydzień postały. A może? A ile mamy świń? Słyszysz? Nie wiem. Co? Załaduj już następne, żeby tydzień postały. No nie wiem, przestań Mariusz. Łyżka tam jest. Widzę. Kurwa, przyjebał. Ty? Co? Adaśko? Co? Zobacz, ile mamy tych. 147. To trzeba wywozić jeszcze, ale na razie nie, jak macie tam robotę, ty ogławiasz? No jo. No to spoczko. Od dawna nie jeździłem kejsiorem. Kejsiorem? Dawno nie jeździsz? Kombajnem. A to różnica. Ty, Adam? Jo. Jak skończysz ogławiać, nie? No. To przyjdziesz tutaj do mnie? No, no nie wiem, daleko jest trochę od ciebie. A długo masz, dużo masz do ogławiania jeszcze? No, trochę. Dopiero zacząłem. A co tam potrzebujesz? Żebyś pokosił rzepak. A co sobie zrobił? Chciałem nawet świnie zawieźć. A ty kurwa zabierz. Ty, no to dobrze. Ej, no to nie ogławiaj, jak ja przyjadę kopać te, nie? To jeszcze ktoś będzie ogławiał. To weź, to świnie trzeba jak najszybciej sprzedać, bo nie mamy tyle żarcia dla nich. A kasa się przyda, no. Bo ja się bym garnął z tymi świniami. Ty, to Brączek kupuje siewnik na swoim odcinku. Co? Kupuje siewnik na swoim odcinku. Czyli plany mamy zrealizowane. I co chłopaki po tym? Bo mieliśmy jakiś plan, przystawkę. No jo, przystawkę. Czy nie? No to ty Adaś chce przystawkę kupić na 100. No bo będzie, bo teraz za sprzedaż tej, za sprzedaż świń i za sprzedaż soi, my już mamy dla tych. Mamy dla was na odcinki po nowym nabytku. No i Gitarson, Elson, Siemson, dobra. Dawidek chyba dzisiaj wrócił, nie? Bo dzisiaj widziałem live'a z tego, z lotniska. Wracał już chyba, ale jeszcze go nie ma, bo nie widziałem go. A gdzie on był? W Irlandii czy gdzie? Jako mieszka w Irlandii. On w Anglii był. W Anglii był, dobra, sorry, pogićkało mi się z Jarkiem. No. Pozdrawiam chłopaków. Serdecznie. Ty, no ale tych świni nadal tyle biega, ja nie wiem co one. One są chyba nie nasze, niektóre są. Nie nada. O, dobra, bo mi gniotło, nie wiem czemu. Czemu ty... Myślałem, że ty wyskoczysz po tych burakach. Podciałem. Czemu nie chciałeś, nie wyskoczyłeś? Ale godnie nie, bo jakbyś się zwiesił, to nie wiem, to by cię wyciągnął. No bo patrzysz, to nie będę, nie? Oj tak. Także no robota idzie, ale ładowareczka to pięknie wygląda. Dobra, to od razu sobie skośmy. No nie, musimy naprawdę jednak kupić tą przystawkę, bo... No, to jest masakra. No kukurydza teraz, powiem wam, przy tylu świniach, no to musi być pierwszorzędna uprawa, że tak powiem. Nasza, ponieważ no... Ostatnio Brączek 40 ton wsypał. Nie rób drugiej autostrady. O Boże. Nie, tędy się gada. Jak to niedługo jakbyś misję robił, to by nie było co ciąć. Ty byś talerzówką od razu wjechał. O kurwa, ale ty, ciekawy jestem, czy podczas misji, nie? Czy ci się pole od nowa nie robi, całe zarośnięte? No bo się wszystko resetuje podczas tego. No bo kurwa, jak ty byś teraz pojechał, wyjeździł pół pola i misja nagle do cięcia. Ty to będziesz kosił do końca odcinka, bo. Wszystko się resetuje tam. Także daj sobie spokój z tymi burakami. Nie, zobaczę, no na razie nie mówmy hop. Najgorzej jest wykosić ten poprzeczniak. Już wykoszę poprzeczniak sobie, to będzie git. A co wtedy sprzedają tą przystawkę, nie? Ty, na kombaj co sprzedajemy też? No by trzeba było już sprzedać go. Moim zdaniem po co on nam? Też, lepiej, no bo jeżeli będziemy mieli przystawkę na większego. No. Czy po prostu koszenie na dwa na przykład kukurydzy? Nie, o co? Tym małym takim pierdkiem? Ej, Adaś, weź na escape. Ej, Adaś, weź na escape, sprawdź ile my do niego teraz dostaniemy już. Teraz ile dostaniemy do niego? Bo nie ma sensu naprawiać tych maszyn, bo patrzyłem. Wiecie jaka beka była największa? Chcieli 20 000 za naprawienie, a tylko o 4 000 więcej by nam dali podczas sprzedaży, no to totalnie bez mózgu. Który to jest? To jest IHA? 10-30? No Case. IHA! IHA! Ojej. Ojej. Albo ja nie mogę... Ty, to jest to ostatnie? Ten koszyczek? Kurwa, co? Gościu, kombajn, nie wiesz jak wygląda kombajn. Żeby za ile go sprzedać, tak? Tak. No to... Serio ci mówię? Weź w garaż, kurwa, zajebana mać. Co? 200 nie dostaniemy na lewo? Jak go byśmy opierdoli do Mietka na zło? Ja na to nie pójdę, przecież to jest... No kurna, ty. Kurwa, się sam to zobaczę. Zlagował mi się, ty, co jest? Ja pierdolę. 16 000. Nie, nie wiem. Aż mi się przez Mietka zlagował. Strzelałbym go, po co on nam? No jakaś pomoc przy żniwach, na przykład mamy header 4-3 metry do niego, nie? Zajebiście. No nie wiem, ale jak... No dobra, możemy chuj. To co, zbieramy wtedy na drugi kombajn? No. No i bo mamy siewniki, mamy. Bo... Jaki kombajn? New Hollanda? Fenda mieliśmy brać. Bo miały być dwa takie same, ludzie chcieli na początek, bo... New Holland, no to co? Będzie 1,5 metra większy header tylko. I przystawki nie pociągnie większej niż ta. Nie? No nie. No bo co, tam będzie przystawka ilo... Kurde, nie wiem. Nie, on ma inną przystawkę. No dobra, dwa rzędy więcej ma. No ale to i tak... 4,5 metra, no 1,5 metra większą przystawkę. Ludzie, piszcie co chcecie. Może jakąś ankietę zrobimy. Też był fajny. No ładnie jest. Dobra, dopóki mamy jeszcze daleką drogę. No to jest... Aha, cześć Adaś. Czekajcie. Cześć Łukasz. Mógłbyś odjechać, bo cię przypierdolę przyczepę z tymi świniami. Chyba, że Wektora, znaczy Rosamasha. To niezły Wektor. No to robimy tą ankietę. Idzie... Znaczy powiem wam tak, fajnie by było mieć New Hollanda, bo od razu byśmy nie mieli dwóch dużych kombajnów. Mhm. New Hollanda byśmy mogli pojeździć jakiś czas, kiedyś tam sprzedać później najwyżej, nie wiem. No trzeci. No trzech nie. Sprzedać później Masseya na przykład i kupić większego na przykład New Hollanda za niego. Czy tam nie wiem, jakąś inną markę większego i później na przykład za New Hollanda kupić kiedyś Fenda. Tak to by ta seria trochę dłużej potrwała, nie? I byśmy więcej maszyn sprawdzili. No nie wiem, bo teraz jak będziemy mieli dwa takie same kombajny, fajnie to wygląda, nie powiem, bo Fend jest bardzo ładny. Ale czy aż tak bardzo potrzebujemy takiego dużego kombajnu? No, a... no jednak widzisz, Brączek pokopie sobie buraki. Myślisz? No 25 minut mam i ostatni przejazd. Także no nie wiem, ludzie piszcie, ja jestem za tym, żeby był New Holland, bardziej obstawiam. No. Także no fajnie by to wyglądało, ładnie by to wyglądało, nie? Jednak... Ten oryginalny czy ten odcinka? Nie, oryginalny. Nie, oryginalny i do tego, ile poczekaj, ten ma raz, dwa, trzy, cztery, tamten miał 6, no. Czy więcej nawet, jak ten header się rozkłada? Ty, to powiem ci, że nawet nie wiem, czy tu nie będzie o 4, że... Pierdolony przeskoczył całą kupę buraków Fastraciem. Ja wiem, właśnie widziałem go. Widziałem go jak leciał, jak Mikołaj. Po minimapce, a potem zwolnił. Ej. Jakim cudem ostatnim razem chyba były 2 tony? Ej, kto kogoś ostatnio... Polifoska. Obornik. A ile? Łoćwin pierwszych chowanych. Wiesz ile jest? No. 4300 będzie. To ładnie. Nie wiem czemu, przecież pole się nie powiększyło. No ale ej, ja, jak... Ktoś któryś nagrywał tu odcinek, nie? Albo ja, albo któryś z was. Trzeba wejść i sprawdzić ile było. Bo chyba, że się mylę. Ponad 2, bo ja nie wiem, czy 2 tony, nie? Ponad 2, bo ja chyba sypałem. No ale to musieliśmy mieć coś nienawiezione, albo nie wiem co. Ale na odcinku ja sobie to na lewo kosiłem, jak to się... Ale... Więc dlatego tam nie będzie chyba to pokazane. Bo ja tam ponad 2 tony Boże, miałem. One tu już koczują na środku, nie wiedzą co robić. Czekają na te 4 tony. Chodźcie, nasypię wam, jak Brączek ostatnio. Cip, 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 cip. O, patrz, biegnie od razu. O, widzisz? Poczuła świeżą kukurydzę. Pa, na dziurę. O, to nie. Playsy, kolego. Ale brudna. Jak to wygląda? Jak to jest jak wąż? Jest brudna. Te węże mają grzechotkę z tyłu, nie? No. Ty, jak to fajnie wygląda. Patrz, i mogłoby... A, tędy wylatywać jeszcze. Dobra. Mamy odpuszczone? Ty, jak my już mamy na zakup tego i praktycznie bez sprzedaży. Ej, ile ty, żeby świn nie wywiózł za dużo. 67 tysięcy. Ile mam świn? Już ci mówię. Świn? Nie wiem, sprawdzaj. 129. Zostaw mi jeden przejazd chociaż. No to czyli... Jeszcze 3 wyjazdy mamy. Czekaj, ja jadę kopać buraki, tak? Mhm. Brączek jeszcze 2 może zrobi, ja się przejadę trzecim. Nie, ja już nie jadę, nie chcę. No to nie zły Bronek jesteś. To my jedziemy chwilę pokopać buraki, zobaczymy jak tu pryzma będzie wychodzić. No daleko nie pojedziesz. Daleko nie pojedziesz. No, dużo nie. Chociaż poprzeczniak rozkopię, nie? Żeby któryś z nas już tu sobie mógł. Bronek, nie chcesz sobie poogławiać? Już będę gławiał, wracam właśnie na świnie. Przyczepy już ładnie mamy rozstawione. W ogóle fajnie, tu będzie fajnie się kopało buraki, bo będzie starczyło od końca do końca. To na przyczepy. To się przewiezie z tego pola na tamto najwyżej. Myślisz? No, po co mam być tutaj kupę? A po co do przyczepy postawiasz? No żeby tu robić kupę kolejną. No nie będziemy teraz przewozić przez tory. Za dużo roboty. Tak to patrz, jeden sam sobie na... Właśnie ja bym to tak zrobił, bo my mamy za dużo roboty teraz, nie? To ja bym to zrobił tak, że jeden tylko z nas skopie sobie na odcinku trochę buraków. Kurwa, nie spojrzałem akurat. Patrzcie, tam będzie jechał. Jedzie Brączek tam w oddali, Fastrakiem. Ale poszedł na dziurę. To jest wariat. Jak ja w drugą stronę jechałem. Mhm. No tak, mam przejechać. A z pustymi co dalej? Nie, on z pustymi. Ja widziałem, telemark był jak nic. Jak on tam... 2 19, 17 i 2 18,5. No prawie jak Kamil Stoch. To niezły Kamil Stoch. No. Ale wy żeś ta fajne międzyrzędzia porobili. Co to ci się tak... co to ci się załączył? Jakiś ten czy co? Tryb bojowy. Międzyrzędzia. Gościu. No czekajcie, bo ja muszę sobie cofnąć. Chciałem już tu rozkopać, bo na poprzeczniaku, żeby umyję przyczepę powmiatało. Właśnie już tu wchodzić nie chcą do tej przyczepy. Ważne, że chcą wychodzić. Też bym nie chciał, jakbyś wywiózł im 70 braci i sióstr. Skakał z pełną przyczepą świrów. Jak one dostały maila, stary, od tamtych, że jedna się zżygała, a dwie są w ciężkim stanie. Bo zawaliła głową, stary, o przednią belkę. Jedna się powiesiła na planece. Jak ty nawet pozwolenia na lot nie miałeś. Jak ty na czerwonej fladze skoczyłeś. O Boże, czerwona. O kurwa. To niezłe dymy. O, to skoczek jest, to nie jest brączek, to jest skoczek. Dobra, jeszcze tu rozkopiemy. Myślę, że tu przy drodze będzie spoko. I każdy sobie na odcinku ich pokopie trochę tych buraków. To nieźle. A myślę, że na live jest takie nawet pół godziny pogranie na od zera, nie wiem, poszykowanie maszyn czy coś, no, to też będzie spoko sprawą. Żeby było coś. Nawet, no, czy tam trochę, bo na biogazowni jest do sprzedaży kukurydza, to nawet tak sobie ustawić cenę, żeby, nie wiem, z 10-15 minut powrzucać tej kiszonki. I tyle. Także coś myślę, że ogarniemy. Damy radę. To tu sypiemy cały ten, nie? Przy drodze. Na ulicę. Na ulicę, na tira. No, a ten Fendem ogławia. A to czym miałem? To był jedyny wolny dzionik. Kurwa, szlaga dostałem. Ja też. Spoko. Dobra, sypiemy. Ale to wolno sypie. Nie ma się co dziwić, jakbyś przyczepał. Ale to fajnie usypie. No tym bardzo fajnie usypuje kubki ogólnie, tak samo jak tym. Zresztą ogólnie mogę wam iść pokazać, jak ładnie wyszło. Ole, jaki żółty kolor. To niezły Łukasz tu widzę, podjechał. O, tym bardzo ładnie to usypało. Tu już ostatni była przyczepa sypana, także nie ma się co dziwić. A tu bardzo fajnie te przyczepy wyszły, także od końca do końca będzie na co sobie fajnie sypać. No i ładnie się wyrobiliśmy. Dobra, a fajnie to wygląda. Kujcie, jeszcze z jeden ten zrobię. Ale ładny, poczekajcie, bo Brączek przyjechał. O Boże. Ładnie, ładnie to wygląda. A zresztą będzie konkretny, dobrze? No Łukasz. Przywitaj papieża, dym puści z okna. A co, papież ma na imię Łukasz? Nie, bo tak będzie siedział, Brączek przyjechał. Dobra, dobra. Od odwiedziny? Dobra, dobra. Jak to droga będzie teraz robiona. Autostradą Marka? Jesteś pod wpływem alkoholu chyba. Normalnie. Dobra, ostatni przejazdek ładny sobie robimy, bo już więcej buraczków, no niestety, ale nie będzie na odcineczkach. No i nie wiem, co następne chłopaki sadzą ziemniaki, czy... Nie wiem, od razu buraki. Ja tam chyba przy burakach został, bo ja sprawdzałem przecież u siebie na tym. U ciebie płyło na kiedyś ziemniaki, to buraczki są lepsze. Ładnie wygląda, tak? Powiem wam... Ja, tylko, że teraz ty, do tego sadzarkę dokupić. No. Do ziemniaków przecież trzeba. Nasionami da się napełnić? Sadzarkę? Nie, chyba tylko kartofle. Jakie nasionami? Przecież musisz kartoflami. Czym trzeba? Kartoflami, czyli sadzarkę. Ale skąd je weźmiesz? No, sadzeniaki, nie? No, a skąd sadzeniaki weźmiesz? No, też z tego, no. No z tego. Chyba z nawozu one się sypią, nie? To i tak kolejny... Ale później wiem, że przecież można zasypywać w te... kosze. W kosze i te kosze można zasypywać w sadzarkę, tylko że no to jest za duży... Nie wiem. No i na razie moim zdaniem byśmy mogli iść trochę buraki. No to samo, myślę. Bo to jest za dużo. Kurwa, czemu nie kopiesz? Bo albo masz 100%, albo nie włączyłeś. Nie. No puściłem po prostu. No bo ty jesteś mały. Weź kończ tą. No ja kończę. Także co, my będziemy się za sekundę żegnać, bo mamy 70%. Jo, możemy się żegnać. Także co, jutro zapraszam was bardzo serdecznie na live'a, który już od godzinki 9. Co się będzie działo, nie wiem, myślę, że będziemy trochę grać. Zapraszam was też na vloga zimowego. Zapraszam na drugi kanał, który macie w opisie i prawdopodobnie, prawdopodobnie macie też go gdzieś tam w komentarzach, bo naprawdę fajne vlogi. Mamy vlog z Mokrzyna i vlog zimowy, także naprawdę fajnie się dzieje. Zapraszam do Brączka i co? Adam katuje Fastraka. Dzięki wielkie za uwagę do kolejnego odcineczka i na razie. Trzymajcie się, cześć. Hello.